Witajcie. Chciałabym opowiedzieć Wam o najpopularniejszym podczas ostatniej rekrutacji kierunku na naszej uczelni, jakim była kosmetologia. Nazwa tego kierunku wywodzi się od greckich słów kosmetes, oznaczający sługę toaletowego, kosmetikos, upiększający, a według innych badaczy od greckiego słowa kosmos, które oznacza porządek, ład, ozdobę. Kosmetologia to dziedzina zajmująca się opisywaniem, pielęgnowaniem, przywracaniem oraz zwiększaniem za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego i szeroko pojętego dobrostanu fizycznego i psychicznego. W zakresie poznawczym opiera się na metodologii nauk przyrodniczych. Do tego celu wykorzystuje metody nieinwazyjne, np. kosmetyki, zabiegi pielęgnacyjne, bodźce fizykalne. Tym różni się od estetologii medycznej, w tym pojęciu mieści się medycyna estetyczna, której cele są bardzo podobne, ale te cele osiągane są poprzez metody inwazyjne oraz z wykorzystaniem leków. Na naszej uczelni nauczanie na kierunku kosmetologia prowadzimy na studiach licencjackich od roku 2011, natomiast na studiach magisterskich kształcenie rozpoczęliśmy w 2016 roku. Dziekanat kosmetologii mieści się na Wydziale Fizjoterapii w budynku P4 na terenie Stadionu Olimpijskiego. Kosmetologia jest częścią medycyny zajmującą się pielęgnowaniem i leczeniem chorej lub dotkniętej defektem skóry, włosów lub paznokci. Łączy w sobie wiedzę z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, zakresu chemii kosmetycznej i dermatologii. Nieodzownie związana jest z higieną życia i odżywiania. Celem tych działań jest zwiększenie za pomocą środków kosmetycznych atrakcyjności fizycznej ciała ludzkiego. Poprawę tej atrakcyjności możemy osiągnąć różnymi metodami. Służy przede wszystkim w utrzymaniu, przywracaniu bądź poprawie wyglądu zewnętrznego. Jest powiązana z metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi, medycyną estetyczną i chirurgią plastyczną. O tych wszystkich zagadnieniach będziecie się Państwo uczyć podczas zajęć na naszym wydziale. Zajęcia z zakresu anatomii, antropologii, zakresu biologii, histologii, fizykoterapii, masażu, oczywiście pracowni kosmetologicznej, chemii kosmetycznej, biologii, immunologii, dietetyki i wielu, wielu innych przedmiotów. Czy kosmetolog i kosmetyczka to to samo? Kosmetolog jest to osoba, która skończyła studia wyższe. Potrafi różnicować defekty skóry, dobierać kosmetyki, przeprowadza zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej, czy zabiegi tak ostatnio popularne anti-aging. Wykonuje zabiegi upiększające, zabiegi modelujące ciało. Potrafi wykonać makijaż artystyczny, dostosowany do okoliczności, może to być makijaż ślubny, makijaż fotograficzny. Posługuje się nowoczesną aparaturą kosmetyczną. Potrafi kreować indywidualny wizerunek klienta, a to co ważne, potrafi samodzielnie zorganizować i poprowadzić gabinet kosmetyczny. Kształcenie prowadzimy na studiach trzyletnich licencjackich pierwszego stopnia w trzech trybach. W trybie stacjonarnym dziennym, są to studia bezpłatne, niestacjonarne w systemie ciągłym od poniedziałku do piątku lub studia zaoczne weekendowe. Rekrutację przeprowadzamy na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Wybieramy jeden z przedmiotów, który najlepiej udało się zdać naszym kandydatom. Może to być biologia, fizyka, chemia lub matematyka.
Warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednie wysokie miejsce na liście rankingowej na podstawie wyników egzaminu maturalnego. Zadajecie nam wiele pytań, jak dobrze należy zdać maturę, czyli ile punktów uzyskać, aby zostać studentem na kierunku kosmetologia. Nie odpowiemy Wam dzisiaj na to pytanie. Wszystko będzie zależało od Was, od tego, jak dobrze zdacie maturę. A wierzymy, że bardzo dobrze i zechcecie po maturze przyjść do nas na Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jeżeli ktoś skończył już studia licencjackie, ma tytuł licencjata kosmetologii, może aplikować do nas na 2-letnie studia drugiego stopnia. Oferujemy 2 specjalności w ramach tych studiów. Są to specjalności do wyboru: podologia lub wizaż i stylizacja. Podologię realizujemy w ramach programu unijnego Zintegrowany Program Kształcenia i Rozwoju AWF we Wrocławiu. Na studiach drugiego stopnia oferujemy również kształcenie w 3 trybach: stacjonarnym, dziennym, bezpłatnie, i w 2 trybach płatnych, niestacjonarne w systemie ciągłym oraz studia zaoczne weekendowe. Rekrutacji na drugi stopień dokonujemy na podstawie średniej arytmetycznej ocen z przebiegu studiów i oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku kosmetologia. I warunkiem przyjęcia na studia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej. Kto jest idealnym kandydatem? Ktoś, kto interesuje się zdrowiem, kto posiada zmysł estetyczny, co najważniejsze, lubi pracę z drugim człowiekiem, ale musi być dokładny, odpowiedzialny i kulturalny. Jeżeli masz w sobie takie cechy, to już dziś możemy powiedzieć, że jesteś idealnym kandydatem na kierunek kosmetologia na naszej uczelni i serdecznie Cię zapraszamy. Będziesz mógł się kształcić w wielu specjalistycznych pracowniach. Pierwsza z nich to pracownia wizażu. Mamy tutaj profesjonalnie wyposażoną salę w 10 stanowisk, ergonomiczne hokery, lustra z oświetleniem bezcieniowym, jak również bogatą paletę kolorystycznych kosmetyków. Specjalistyczne lampy fotograficzne, specjalistyczne oświetlenie sufitowe, wszystko to będzie służyło, będzie pomagało zdobyciu umiejętności praktycznych z zakresu wizażu, z zakresu charakteryzacji. Kolejna pracownia to pracownia manikir. Tutaj również mamy wyposażenie na 10 stanowisk, nowoczesny sprzęt, tak aby w pełni móc zajmować się pielęgnacją dłoni, zarówno pod kątem estetycznym, w zakresie zdobnictwa, jak i typowo pielęgnacyjnym, czyli zabiegi z zakresu wykorzystania również parafiny czy masażu dłoni. Kolejna pracownia to pracownia pedikir. 10 stanowisk pedikir, specjalistyczny sprzęt, odpowiednie frezarki bezpyłowe i narzędzia, którymi można pracować, zdobywając właśnie specjalność z zakresu podologii. Zapraszamy serdecznie. I ostatnia nasza sala to sala do zabiegów na twarz i ciało. Jest to sala patronacka. Patronat nad tą salą objęła firma Clarena. Specjalistyczne wyposażenie umożliwi wykonywanie wielu zabiegów z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na twarz i ciało. Jeżeli chciałbyś studiować na prestiżowej uczelni, wiedza, sport i sukces są Ci bliskie. Masz w sobie cechy, o których wspomnieliśmy wcześniej. I chcesz postępować tak, jak napisała Zofia Naukowska, iż największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka. Chcesz zobaczyć ten urok w drugim człowieku? Zapraszamy już dziś do nas. Dołącz do naszej drużyny. Dołącz do Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.